Właśnie przed chwilą zakończył się najważniejsze wydarzenie w życiu każdego maturzysty, polonez. Dzisiaj na sali bawią się maturzyści zespołu szkół w Sokółce. O tym, kto konkretnie, powinnam pani dyrektor Iwona Grzybowska. Witam serdecznie. Witam. Cieszę się, że możemy się bawić dzisiaj na studniówce. To kolejna studniówka, która się odbywa poza szkołą, ale nieodłącznie związana jest ze szkołą, bo przecież za 100 dni matura. Życzę wszystkim uczniom jak najlepszych wyników na maturze, zdania matury i potem dostania się na wybrane uczelnie. A dzisiaj szampańskie i zabawy do białego rana. Jak pani myśli, w takim momencie myślą oni o maturze? Nie, myślę, że o maturze pomyślą, jak wrócą do szkoły po feriach. Dziękuję bardzo. My się oczywiście dokładamy do tych życzeń, a ja ze swojej strony zapraszam na drugą część studniówkowej zabawy. Za chwilę pokażemy, jak się młodzież bawi na parkiecie. Let's get low! Studniówkowe 2020 w Sokółce. Liceum ogólnokształcące uważam za otwarty. Let's get loud, let's get loud. Ja nazywam się Adam Jurkowski i mam nadzieję, że zabawimy się do białego rana.
studniówki zespołu szkół już się rozpoczęła. Młodzież tańczy na parkiecie. Kto konkretnie się bawi? Jak się przygotowali do tego ważnego dnia? Opowie nam Wiktoria. Witaj serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj na studniówce bawią się trzy klasy maturalne. Trzecia A, trzecia BC oraz trzecia D. To bardzo wyjątkowy dzień dla każdego maturzysty. Powiedz, od kiedy tańczyliście poloneza? Jak to wyglądało u was w szkole? Polonezę zaczęliśmy ćwiczyć w listopadzie, no potem były święta, przerwa, a tak to sami się organizowaliśmy, żeby przychodzić i ćwiczyć tutaj poloneza wszyscy razem. Dzisiaj to były duże nerwy, jeżeli chodzi o ten dzień właśnie studniówkowy? Tak, duże były, żeby wyszedł ten polonez jednak, przemówienie i to wszystko, żeby jakoś to wyglądało, to duże były tak nerwy. Każda dziewczyna musi pięknie w tym dniu wyglądać, widzę, że dziewczyny mają długie suknie, ta tradycja w długim suknie tak urodziła, tak? Tak, no na pewno każda dziewczyna dzisiaj od samego rana tylko myślała o makijażu, o fryzurze i żeby ładnie wyglądać tego dnia. Czy w taki dzień myślisz o maturze, o tym, co będzie za 100 dni? Jeszcze nie myślę, ale na pewno już trzeba zacząć, bo jednak już za chwilę to jest 100 dni matura i no musimy wybrać kierunek, co chcemy robić w życiu. Czego byś sobie życzyła i kolegom dzisiaj, właśnie tego dnia? Dzisiaj to przede wszystkim dobrej zabawy, mocnej głów, no i przede wszystkim do te 100 dni zdania matury. Panie, my się dokładamy do tych życzeń i zapraszamy na imprezę. Oh,
z kolonką. Najświeższe informacje prosto z Sokółki. Dziewczyny pytaliśmy, jak przygotowały się do stodziówki. Sprawdzimy, jak to wygląda z męskiego punktu widzenia. O tym powie mi Karol, prawda? Tak, tak. Jak to wygląda u chłopaków? Na pewno jest o wiele łatwiej niż u kobiet. U nas tylko ustawić włosy, nałożyć marynarkę, garnitur. No i lecimy, co mamy. Dziewczynom łatwiej się tańczy. Czy miałeś problemy na przykład z nauką poloneza? Były problemy lekkie, ale wszystko wyszło tak, jak chcieliśmy. A jak oceniasz swój dzisiejszy występ? Myślę, że wspaniale wyszło. Czego byś sobie dzisiaj życzył na studniówce dla kolegów i sobie? Na pewno zdanej matury. Tylko? No i udana impreza. Udanej imprezy. Fajnie, my się dokładamy do życzeń. Do zobaczenia. Zapytam jeszcze raz, czy będziesz ty kochana?